Help Wanted 2 wyszło już rok temu, ale wciąż tej gry nie omówiłem jakkolwiek. Dzisiaj to naprawimy. Dzisiaj będzie o konstrukcji całej serii Help Wanted. Będzie mało spoilerów, ale jednak będą. Fabułę wejdziemy dopiero następnym razem. Czy spodziewaliście się od Help Wanted 2 jakichś większych zmian w porównaniu do jedynki? Bo wielkich zmian tutaj nie było, format jest taki sam. Znowu dostaliśmy serię 40 nowych VR minigierek. No i nic w tym złego, naturalnie jest oczekiwać, że dwójka będzie rozwijała format jedynki. Dostaliśmy to samo co wcześniej, ale studio próbowało zrobić to lepiej, mocniej, inaczej. Obie gry składają się z 40 minigierek, 39 z nich to zwykłe poziomy bez sztywnej kolejności, a ostatnie 40 to wielki finał, wielkie zakończenie. Obie gry mają nagrody za przechodzenie poziomów, mają po dwa zakończenia, a format sam w sobie wiele się nie zmienia między jedną grą a drugą. A co się zmienia? Help Wanted 2 zajmuje się innymi grami FNAF. Dostajemy Sister Location, Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, Security Breach. Jest tutaj masa materiału do opracowania, masa nowych, świeżych pomysłów, które gra przedstawia w trochę inny sposób niż wcześniej, na własnych zasadach. Jedynka miała takie zasady, że miała wciągnąć cię w znajomy świat. Nie siedzisz już przed ekranem. Trafiasz prosto do Freddy Fazbear's Pizzy i robisz nockę. Po swojemu policzę to tak, w tych 40 poziomach były 23 adaptacje. Update dodał Wintredy, 24 poziomy, większość gry to adaptacje. A w Help Wanted 2 jest tylko 6 adaptacji poziomów Sister Location, Push Baby to nie adaptacja, ale Phaser Blast FNAF 1, FNAF 2 trochę jest. Powiedzmy, że jest 8 adaptacji łącznie, to wciąż jest 3 razy mniej niż ostatnio. Poziomy pierwszej pomocy wyraźnie inspirują się FFPS, ale to jest wciąż coś bardzo innego. Ale Help Wanted 2 skupia się na indywidualnych postaciach. Zrobili oryginalny poziom Sister Location skupiony o Circus Baby na przykład. Widzimy Chica w miejscu, w którym Chica najbardziej błyszczy. Możemy stanąć twarzą w twarz z Music Manem i poczuć, jaki on jest ogromny. Twórcy najwyraźniej pomyśleli sobie, ludzie doświadczyli za mało Pizzaplexa. Pokażmy go jeszcze raz, pokażmy go inaczej. W Security Breach można było sobie pobiegać po salonie piękności Roxy i tyle, a tutaj możemy z niego rzeczywiście skorzystać. Studio pokazało wszystkie swoje postacie najlepiej jak tylko mogli i wyszło bardzo dobrze. No, poza Monty. Monty akurat nie pojawił się w żadnym poziomie w Help Wanted 2. Zmieniła się też trochę atmosfera. Help Wanted 1 było mroczne, przerażające, robili adaptacje, zależało im na immersji, więc masz trafić do biura z FNAF 1, masz trząść portkami. Masz stanąć twarzą w twarz z Freddym, zrozumieć jego rozmiar, upuścić jego music box. To był genialny design pod to, co chcieli zrobić. Ale Help Wanted 2 chce pokazać ci więcej Pizzaplexa. Masz doświadczyć tych atrakcji, wejść w interakcję z tymi postaciami. Staw boty są strasznie ekspresyjne tutaj, głupkowate. Dlatego ta gra postawiła na mniej horroru. Wciąż ma swoje momenty, jak kiedy Chica stoi ci za plecami, albo kiedy music man się na ciebie patrzy. Gra wciąż jest immersyjna. Po prostu horror ma tutaj mniejszy priorytet. Gra jest bardzo dopracowana od tej strony, żeby się w niej wygłupiać. Możesz znęcać się nad słońcem, biegać po pokoju Balory, używać lasera w lobby. Tak właśnie wygląda dusza całego Help Wanted 2. No i Fast Force. Fast Force jest genialny. Stworzyli taką stylizowaną, starą reklamę figurek. Jak tym się nie cieszyć? Ta gra ma w sobie strasznie dużo życia. Oczywiście nie wszystkim się ta zmiana spodoba, zwłaszcza dlatego, że glitch trap był niesamowity w Help Wanted 1. Główne lobby powinno być bezpieczną strefą, w której nic ci nie zagraża. Glitch trapa to nie obchodzi, co uderza tym mocniej w immersyjnej grze VR. Jeśli jeszcze zniknie, to już w ogóle tragedia, bo tracisz kontrolę nad sytuacją, nie wiesz gdzie jest. To było genialnie przeprowadzone. Ta gra znacznie bardziej buduje atmosferę tajemniczości. Maskowanie to jest idealny tego przykład. W połowie gry kończą ci się poziomy, musisz wykonać zadanie, które ci całą resztę odblokuje. Włączasz maszynę, ściągasz maskę, bum. Wszystko się zmienia. Świetny plot twist. W tej grze jest masa zagadek do rozwiązania. A pierwsze Help Wanted tego nie miało. Można przejść całą podstawową grę bez znalezienia ani jednego sekretu. Kasety są osobną ścieżką. W Help Wanted 2 masa rzeczy jest zablokowana. Hard mode. Jeden osobny poziom. W pewnym momencie Mystic Hippo zaczyna do ciebie mówić i pojawia się zupełnie nowy quest na odblokowanie ostatniej minigierki. Przez dużo rzeczy się tutaj trzeba przekopać. Silulu włożyło wysiłek w to, żeby chciało się przechodzić te same poziomy w kółko. Postawili na bardzo dużo regrywalności i to widać w konstrukcji tej gry. Co też jest zabawne, obie gry mają jedno zakończenie w minigierce i jedno w lobby. W Help Wanted 1 minigierka jest mało ważna i łatwo jest ją włączyć, a zakończenie w lobby jest ukryte za sekretami. W Help Wanted 2 jest zupełnie na odwrót. Musisz rozwiązać wielką zagadkę, żeby przejść wszystkie minigierki. Tym razem główna gra jest ukryta tajemnicą. No i te zmiany z Help Wanted 1 do Help Wanted 2 bardzo mi się podobają. Studio zrobiło dobry krok do przodu. Zrobili też parę kroków w zupełnie innych kierunkach niż jedynka i to też dobrze. Ta gra to jest fajna zabawka.
Ma dużo losowości, dzięki czemu chętniej można wrócić do ulubionych poziomów. Odsunęli fabułę na dalszy plan, co jest spoko. Teoretycy doszukują się wskazówek, a nie teoretycy mogą się całkowicie skupić na grze. Help Wanted 2 ma w sobie bardzo dużo życia. Ma w sobie atmosferę tajemniczości. Takie decyzje podjął Steel w związku z tą grą i to są dobre zmiany. To jest rzeczywiście sequel do Help Wanted 1, a nie jakiś reskin tamtej gry. No skoro mówię tutaj o fundamencie gry, to spójrzmy jeszcze trochę na otoczkę fabularną. Czyli to wszystko, co widać na pierwszy rzut oka. Czy pamiętacie pierwszy trailer do Help Wanted 2? Pojawił się bez żadnego ostrzeżenia, no i pokazał nam tylko i wyłącznie Sister Location. Więc story naturalnie poszło w tym kierunku. Myśleliśmy, że otoczką tej gry będzie całe Circus Babies Entertainment Rental, że zobaczymy motywy z SL-a, zobaczymy Funtime, Scooper, Circus Baby, eksperymenty. Spodziewaliśmy się, że poszerzą nam tą część świata Five Nights at Freddy's, że wyjaśnią nam zakończenie DLC Ruin ze Scooperem. A jak się okazało, Sister Location prawie w ogóle tutaj nie ma. Ta gra to połączenie FFPS-a z Security Breach, przykleili też z boku na gumę do rzucia Sister Location, bardzo na siłę. Wszystko inne ma swoje fabularne wyjaśnienie, ma powiązanie, ma symbolizmę, a poziomy Sister Location mogłyby być niekanonicznie równie dobrze. Pierwszy teaser bardzo nam namieszał w oczekiwaniach do tej gry. Całą podstawą Help Wanted 2 jest Security Breach. Jesteśmy pracownikiem Pizzaplexa i zajmujemy się animatronikami Pizzaplexa. Dużo jest tutaj staw botów, jest wątek Glitch Trapa, są wątki Security Breach, takie jak endoszkielety, Glamrock Bonnie, Maska Vani. Są nawiązania do zniszczeń Pizzaplexa. Wyraźnie widać tutaj Security Breach. Ale bardzo wiele elementów tematycznie pochodzi z pizzerii simulatora. Siedzimy wewnątrz porzuconego, zakopanego Freddy Fazbear's Pizza Place, więc jesteśmy jednocześnie w Pizzaplexie i w Pizza Place. Posłuchajcie tego. Dzięki masce Vani widzimy symulację funkcjonującego Freddy Fazbear's Pizza Place. Oznacza to, że Help Wanted 2 to jest dosłownie pizzeria simulator. No i mamy tutaj postacie z FFPS-a. Mamy Mediocre Melodies, Scrap Baby, Lefty, podróbka Leftiego, klauny z napojami. Helpy ma cały segment znęcania się nad nim, to też jest FFPS. Intro gry pokazuje ilustracje z FFPS, tło fabularne to też jest FFPS. Nasz pracodawca ma jakiś swój biznes tutaj, ale ciebie trzyma w niepewności. Nie wiesz, co tak naprawdę ma się tutaj wydarzyć, nie wiesz, co ty naprawdę tutaj robisz. A jak przejdziemy do wyjaśnienia zakończeń, to w ogóle wejdziemy w temat paraleli. Tutaj jest masa takich prostych, ciekawych podobieństw. FFPS jest silnym fundamentem, na którym zbudowano Help Wanted 2. No a Sister Location po prostu se jest. Ma adaptację niektórych poziomów. Brakuje tutaj już tylko parts and service, ukrywanie się pod biurkiem przed Billy Bobami. Nie ma też segmentu Phantom Foxy, ale to dlatego, że on już się pojawił w pierwszym Help Wanted. Ale poza tym to nic więcej Sister Location tutaj nie ma. Zobaczycie windę z trailera jeden raz, ale ona tak naprawdę żadnego większego znaczenia nie ma. Przynajmniej na to nie wygląda. Help Wanted 2 bierze pod uwagę właśnie to, że cała fabuła jest tylko opcjonalnym dodatkiem, żeby wprowadzić inny storytelling niż zwykle to mamy we FNAF-ie. Ta gra jest bardzo symboliczna. Tworzą bardzo dużo podobieństw do FFPS-a, przedstawiają rzeczy w bardzo niebezpośredni sposób. Całą fabułę można zrozumieć dzięki opowieści Candy Cadeta, która jest trochę zakręcona i jest napisana w taki sposób, żeby cię zmylić. Ale kiedy się jej przyjrzymy, to jest łatwo ją zrozumieć i odpowiedzi są bardzo jednoznaczne. Rizzo powiem ci historię. Historia rodzinie, która przygotowała najważniejszą okazję życia. Help Wanted 2 porządnie pokazuje, jak się korzysta z symbolizmów i jak się korzysta z paraleli. A te rzeczy bardzo często się w teoriach pojawiają i ludzie strasznie te tematy przekręcają. Nie, właśnie Help Wanted 2 pokazuje, jak Steel rzeczywiście takie podobieństwa tworzy. Oczekujcie, że będę dużo chwalił tę grę, bo ona naprawdę na to zasługuje. Help Wanted 2 ogólnie z fabularnego punktu widzenia nie jest zbyt ważną grą FNAF. Nie popycha fabuły do przodu, nie wprowadza nam kontynuacji do DLC Ruin. Ta gra istnieje głównie po to, żeby wrócić się do Security Breach, wyjaśnić parę wątków z tej gry, pokazać nam Pizzaplex. Jeszcze raz. Teraz znacznie lepiej rozumiemy temat Glitch Trapa i tego, co się dzieje podczas DLC Ruin. I ta gra jest dobra. Nie jest niezbędna, ale jest jak najbardziej dobrym projektem Steelwood Studios. Oby teraz było tylko lepiej w następnych projektach. Choć teraz to pewnie dostaniemy jeszcze DLC do Help Wanted 2. Jak myślicie, czego się tutaj spodziewać? Na pewno brakuje nam Montiego, Bloba, Scrap Trapa. Tych postaci nie było w Help Wanted 2, a mogłyby być, powinny były być. Chciałbym zobaczyć sekcję Salvage z FFPS-a w jakiejkolwiek formie, taką adaptację, no nie? Fabularnie to może DLC w ogóle pokazałoby nam Mimika. W końcu znajdujemy się wewnątrz podziemnego Freddy Fazbear's Pizza Place. Mimik jako robot jest tuż obok nas. Niby jest uwięziony, ale dosłownie jest parę ścian od nas. Moglibyśmy zobaczyć MXES i może dostać jakiś dodatkowy kontekst na tego, co tutaj się wydarzyło między Grzechem, Vanessą i Mimikiem. Na dzisiaj to tyle ode mnie. Jak wam się ta gra podoba? Która część jest najlepsza? Która najgorsza? Jestem ciekaw jakichś dodatkowych opinii. W międzyczasie, no,
próbuje wrócić do życia. Następny odcinek będzie na trochę inny temat. Opowiem o czym, co się ostatnio działo w fandomie, a następnie przejdziemy już prosto do fabuły Hellpointed 2 z wielkimi spoilerami. Zapraszam następnym razem. Do zobaczenia.